Ruch Polska 2050 ma pierwszego posła w parlamencie. Poseł Hanna Gill-Piątek opuszcza Lewicę i podejmuje współpracę z Szymonem Hołownią. Wiele wskazuje na to, że jesień przyniesie kolejne transfery polityczne, nie tylko po lewej stronie. Hanna Gill-Piątek zrezygnowała z członkostwa w klubie Lewicy i dołączyła do ruchu Szymona Hołowni. W tym ruchu czuję życie i ogromną energię. Poseł polityczną karierę rozpoczęła w partii Wiosna Roberta Biedronia. Do Sejmu trafiła z list SLD. Walczy o skrajnie lewackie postulaty. To nie przeszkadza jej jednak we współpracy z Szymonem Hołownią. Umówiliśmy się wspólnie, że w sprawach, które nas dzielą, w których mamy odmienne poglądy, głosować będę zgodnie z tym, co obiecałam moim wyborcom. Były kandydat na prezydenta zapowiada kolejne transfery. Ja wierzę, że powstanie nasze koło. Odejście poseł Haliny Gill-Piątek zdziwiło jej kolegów z Lewicy, którzy krytykują Szymona Hołownię za sposób działania. Ja się dziwię panu Szymonowi Hołowni, dlatego że on od kilku miesięcy epatuje opinię publiczną, że inna polityka jest możliwa, że trzeba budować politykę oddolnie poprzez obywateli, a zaczyna jak taki klasyczny kłusownik. Klęska opozycji w wyborach prezydenckich zmusza wielu polityków do refleksji. Niektórzy posłowie zastanawiają się już teraz nad sytuacją, która będzie miała miejsce za trzy lata, czyli nad ewentualnymi reelekcjami. Zauważa dr Piotr Gawryszczak. Tymczasem na polityczne transfery w Senacie i odzyskanie większości liczy Prawo i Sprawiedliwość, przyznaje europoseł Adam Bielan. Ale jak historia pokazuje, poprzednich kadencji to nasz klub był często klubem, który przyciągał wielu senatorów. Były szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna jest przekonany o lojalności swoich kolegów z Senatu. Kłusował i Bielan, kłusował Kaczyński, ale bezskutecznie. Partia rządząca może wiele zaoferować, jednak transfery w Senacie są trudniejsze od tych w Sejmie. Senatorowie startują w jednomandatowych okręgach, przypomina politolog dr Paweł Momro. Przy tej ordynacji, przy kolejnych wyborach komuś, kto zmienił barwy partyjne, byłoby trudno startować ponownie. W Zjednoczonej Prawicy trwają negocjacje umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu. Platforma przygotowuje się natomiast do wyborów szefa klubu parlamentarnego oraz politycznych rozliczeń po przegranych wyborach prezydenckich. Te frakcje w Platformie Obywatelskiej na razie się ze sobą ścierają i tutaj musimy oczekiwać na jakieś zmiany w Platformie Obywatelskiej i od tego będzie zależało, czy ten ruch pana Trzaskowskiego będzie miał szansę w przeciwieństwie do ruchu pana Hołowni zafunkcjonować. Wciąż nie wiadomo, jaką rolę będzie pełnił ruch Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy, który pełni też funkcję wiceszefa Platformy Obywatelskiej, deklaruje, że chce jednoczyć osoby, które nie chcą być członkami partii. Poseł Marcin Kierwiński nie widzi w tym żadnej sprzeczności. Nie ma tu naprawdę żadnego rozdźwięku. Można świetnie współpracować, świetnie współistnieć. Z jednej strony mając zaprzyjaźniony ruch społeczny, z drugiej strony mając silną partię polityczną. Na razie polityczne plany Rafała Trzaskowskiego zablokowała druga już awaria czajki. Prezydent Warszawy ma jeszcze jeden problem, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Rafał Trzaskowski jest po prostu dość leniwy w tym, co robi. Najdelikatniej rzecz ujmując, a lider nigdy leniwy być nie może. To nie jest typ na lidera. Najlepszą weryfikacją dla nowych politycznych projektów będą najbliższe 3 lata, które pozostały do wyborów parlamentarnych.